To jest podcast. Nie, bo to musi być ciekawe. Ja mówię tak. o spektorze. Nie, ja zrobimy tak, czekaj, stop, ja mówię. Zrobię ZrobiPlusינה... na... Tam Dobra. jedziemy już na żywioł. Witajcie! Listen, a... ee... Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku pracownianego podsumowania tygodnia. Ja jestem Andrzej, a to... Johnny Halicki i pogadamy dziś o gitarkach. Zapraszamy. Pierwszym instrumentem, o którym dzisiaj opowiemy, jest bas Spectora. Jeśli jakimś cudem jeszcze nie znacie tej marki, to polecamy się z nią zapoznać, bo to są fantastyczne instrumenty. Nie inaczej było z tym egzemplarzem, który mieliśmy przyjemność serwisować w tym tygodniu. Bas pięciostrunowy, 35 cali skala, jak to w piątkach zazwyczaj bywa. Ale dość zgrabny, jak to spektory mają w zwyczaju. Instrument miał problemy takie raczej dość standardowe, czyli geometria, progi. Wiecie o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Wiesz, wiesz o co chodzi? Tutaj brzęczy tam coś. Ten założyliśmy struny, które przyniósł nam właściciel instrumentu, którymi były Ernibole kobalty. Są to struny, które może znacie, a może nie. Jeśli nie, to, są, to wam powiem, że są to struny dość dźwięczne. Powiedziałbym nawet, że bywają brzęczące. Natomiast mają przedłużony sustain. Rzeczywiście brzmią troszkę dłużej, są takie bardziej, jak to powiedzieć, kolorowe brzmieniowo. Więc trochę się obawialiśmy, jak będzie z akcją w tym instrumencie, no bo one potrafią no, dzwonić o progi. Okazało się, że mój wspólnik Janek wyszlifował instrument praktycznie doskonale. Po serwisie mieliśmy ugięcia 3x3 na 0x0, czyli no, doskonale. Struny wyszły dość nisko nad podstrunnicą. Żadnych brzęczeń, instrument fantastyczny do gry. Polecamy Wam serdecznie, jeśli szukacie basu, macie jakiś tam budżet, to zainteresujcie się spektorami, bo no naprawdę wybitna, wybitna jakość, fantastyczny komfort gry. No i niepowtarzalne brzmienie. Potwierdzam. Hupsz. Kolejną rzeczą, o której Wam będziemy teraz regularnie mówić, jest pisanie przez nas artykułów na naszego bloga, który znajduje się na naszej stronie pracowniagitar.pl. Na której znajdą się artykuły nie tylko na temat historyczny, ale również na temat setupów, naprawy i renowacji instrumentów, czyli tego, czym zajmujemy się na co dzień. W ramach strony również stawiamy nadal sklep, w którym będą znajdowały się instrumenty, które przeszły pełen serwis bądź pełną renowację w naszej pracowni na które będziecie oczywiście dostawali od nas, ludników, gwarancję. A sklep jeszcze jest w budowie, więc trochę cierpliwości, jeżeli interesują Was te instrumenty, to powiem Wam o tym za chwilę. Hupsz! Tak się złożyło, że w tym tygodniu odwiedziły nas dwa instrumenty Ibaneza z serii Prestige. Małe sprostowanko, bo się pomyliłem. Wcale nie dwa Ibanezy Prestige, tylko jeden Ibanez Prestige, a jeden Ibanez Premium. Co ciekawe, w tym Ibanezie Premium jest ten bardziej wypaśny most, a w tym Ibanezie prestiżu jest taki bardziej zwyczajny, ale też niezwykły. Więc wracamy do materiału i przepraszam za pomyłkę. E, instrumenty zupełnie od siebie różne, a jednak tak podobne. E, oba oczywiście superstraty e, model ten i ten zupełnie różne, chociażby ze względu na mostki. Jak widzicie tutaj na przebitce, zupełnie inne podejście do, do tego, jak te mosty są zrealizowane. W tym mostku, który widzicie tutaj, jest system, który pozwala na montaż strun z bolendami w środku. Co jest samo w sobie ciekawe, bo jak wiecie, no zazwyczaj jednak w mostach typu Floyd Rose montujemy struny po obcięciu końcówek. A tutaj można je przewlec. Nie jest to wygodne ponieważ tak naprawdę, żeby to zrobić porządnie, trzeba zdjąć cały mostek. Instrument bardzo fajny, bardzo dobrze grający, powiedziałbym nawet, że rewelacyjnie brzmiący. Zrobił nam duże wyrażenie właśnie barwą tych pick -upów. Wygodny, no bo to Ibanez, to trudno, żeby nie był wygodny. Ten mostek też całkiem sprawnie działa, wraca do stroju. No, generalnie spełnił wszystkie oczekiwania pokładane w instrumencie tej klasy. W tym drugim prezencie mamy, jak widzicie, zupełnie inny mostek, Floyd który daje dużo więcej możliwości regulacyjnych. Mamy tu od spodu szereg instrumentów, nie muzycznych, a instrumentów regulacyjnych, które pozwalają nam na troszkę prostsze i bardziej precyzyjne dostosowywanie parametrów ustawień tego mostka, co dla nas serwisantów lutników jest bardzo miłym zaskoczeniem, czy tam miłym featurem, nie? no bo ułatwia nam pracę i pozwala też sprostać najwyższym wymaganiom naszych klientów. Bardzo ciekawa rzecz, polecamy się interesować w ogóle, jeśli chcielibyście kiedyś Ibaneza, to seria Prestige, choć nie najtańsza, to cały czas bardzo opłacalna w stosunku ceny do jakości, czego nie można powiedzieć w tym momencie o wszystkich producentach. Hubsz! Jak wcześniej wspomniałem, w sklepie, który konstruujemy właśnie na naszej stronie, ale też w sklepie fizycznym, znajdującym się u nas w pracowni, w tej części, w której przyjmujemy Was z Waszymi instrumentami, znalazł się instrument, który nazywa się UD. Mówiliśmy o nim w zeszłym tygodniu. Przesz przeszedł ten instrument regulację oraz wymianę strun, czyszczenie i konserwację. I ten instrument znalazł się w naszym sklepie, więc możecie spokojnie się zapoznać z tym instrumentem z relacji fotograficznej, która odbyła się w pracowni. Zapraszamy Was oczywiście wszystkich zainteresowanych. Na ogrywanie instrumentów w pracowni nie jest to zwykła pamiątka z Egiptu, jest to prawdziwy, rzeczywiście grający i wygodny instrument. Z instrumentów średniopułkowych, bo takie najczęściej Was interesują, więc postaramy się też mówić o nich częściej. Był u nas bardzo ciekawy Epifon. Ciekawy z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to to, że to po prostu dobra gitara. A drugi to to, że nasz klient, właściciel tego instrumentu, który zresztą już u nas robił kilka razy różne serwisy, przyszedł do nas około dwa lata temu z tym instrumentem. Świeżo po zakupie i dowiedział się od nas, że zapraszamy za dwa lata, jak się trochę ten instrument dosezonuje, nie? Bo, wiecie, gitary nowe potrafią tańczyć przez pierwszy mm -hmm. rok, dwa dość mocno. Mówimy o tym dość często, więc pewnie wiecie. No i przyszedł po dwóch latach z informacją, że kazaliście przyjść za dwa lata, to przyszedłem, nie? Zrobiliśmy, szli w progów, powiem, setup instrumentu, standardowa, znowu procedura serwisowa. Gitara wyszła. Naprawdę zacnie. Przepraszam, że się wtrącę, wyszła brylantowo. Tak, w ogóle bardzo ładny instrument, jak widzicie, yy, piękne malowanie takie. Mi się kojarzy trochę z PRS-ami, yy, generalnie z jakimiś takimi markami. Wiecie, troszkę bardziej premium to nie wiem, czy jest dobre słowo, ale no wiecie o co mi chodzi. Są takie bardziej takie, takie. Mm, takie. Mm, takie mm, to, no. Dotykasz i czujesz takie yy, ekskluzywność. Yy, tak, taki prestiż. <laughs> Chcę Więc y, ten Epifon modern. Lespol Paul, bardzo, bardzo fajna gitka, wcale nie droga, bo można ją kupić za około 3000zł Ten szlif, który robiliśmy, to też nie był szlif, który się robi nie wiem, w nowym Fenderze na przykład, nie? To, to, to było bardziej subtelne, tam nie trzeba było ściągać połowy wysokości progów, tylko raczej tak, wiecie, final touch zrobić No ale instrument się odwdzięczył bardzo wysokim komfortem gry, bardzo wysoką grywalnością Pięknym brzmieniem. No, naprawdę uważam, że z LESPOLI właśnie w tej kwocie o okolicach 3000 mam nowego faworyta. Nie spodziewałem się, bo nie jestem fanem epifonów jako właśnie takich możliwie najbardziej opłacalnych mhm. instrumentów. Raczej myślę o nich jako o tanich gibsonach. Natomiast ten, ten model, ten egzemplarz, przynajmniej no, zmienił moją percepcję, i na dzień dzisiejszy, jeśli szukacie LESPOLA w tych okolicach, to serdecznie mogę polecić tego. Epifona Modern. Naprawdę super robota. Epifonie, tak trzymaj. Najnowszy artykuł, który został opublikowany na naszej stronie, czyli pracowniagitar.pl. E... Jest na temat bardzo ciekawego instrumentu, ponieważ jest to niezwykle rzadki typ instrumentów w wykonaniu tej familii, czyli gitara Perlor wykonana przez Mariana Niewczyka w 1936 roku w Poznaniu. Stefan Niewczyk, czyli jego brat, w tym czasie miał tam już swoją pracownię i prawdopodobnie w tym miejscu cały ten proces Budowy instrumentu się odbył. Jest to niezwykle ciekawa historia, na którą udało mi się osobiście trafić poprzez Lukasa Sobieranckiego, którego pozdrawiamy serdecznie. Jest to osoba, która naprawiła ten instrument. Nie często mówimy o takich sytuacjach, ale w tym wypadku ta naprawa i ten instrument są na tyle ekscytujące, że postanowiłem opisać to w artykule, który znajdziecie właśnie na wcześniej wspomnianej stronie. Lukasowi bardzo serdecznie dziękujemy za dostarczone informacje i przepiękne zdjęcia. Link do artykułu autorstwa Johnego znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy Wam serdecznie, że jesteście z nami przy tym kolejnym odcinku. Bardzo cieszą nas komentarze, gdzie dopytujecie się o kolejne części. Obiecujemy, że będziemy realizować je z coraz większą regularnością. Zapraszamy oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli jesteście tu nowi, lajkowania, pisania komentarzy, zapraszamy na nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook, YouTube, zapraszamy na stronę pracowniagitar.pl, zapraszamy oczywiście też do pracowni. Jeśli macie jakiekolwiek problemy z instrumentami, wpadajcie do nas. Żegnamy się z Państwem z naszego studia do państwa Andrzej Ostrowski oraz Jan Halicki. Z pracowni do...